W 2020 roku na YouTubie doszło do wielu chorych sytuacji związanych z powstaniem setek, jak nie tysięcy kanałów, które miały pomagać zwierzętom, ale tak naprawdę je krzywdziły na filmach. Dla wyświetleń, a co za tym idzie niekiedy także dla pieniędzy, YouTuberzy na filmach bestialsko traktowali zwierzęta, ranili je, bądź w ekstremalnych sytuacjach zabijali tylko i wyłącznie dla wyświetleń. To jedna z najbardziej obrzydliwych spraw, jakie kiedykolwiek miały miejsce w internecie i dziś się nią zajmiemy. Dziś przedstawię wam jedne z najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek zostały zaakceptowane przez platformę YouTube, które naraziły na krzywdę lub śmierć bezbronne zwierzęta, tylko i wyłącznie po to, aby ich autorzy mieli content, a co za tym idzie wyświetlenia i zarobki. Jednocześnie jest to historia o jednym z kolejnych bardzo obrzydliwych procederów na YouTube, a jednocześnie opowieść o tym, jak bardzo YouTube w dupie ma pewne rzeczy i jak bardzo nie lubi on reagować w sytuacjach, kiedy naprawdę jego reakcja jest potrzebna. O tym dzisiaj. To będzie naprawdę mocny film, w którym zbadamy bardzo przerażające tematy, więc przygotujcie się na to, że będziemy tutaj mówić o krzywdzeniu zwierząt, czy o kilku innych dość obrzydliwych sprawach, więc w razie czego nie mówcie, że nie ostrzegałem. Zatem rok 2020, a może nawet 2019. Na YouTube pojawia się bardzo wiele tematów w różnych niszach tematycznych, w różnych dziwnych trendach. W tym wówczas pojawia się jeden szczególny, który swego czasu generował naprawdę olbrzymie wyświetlenia i budził wielkie zainteresowanie ludzi. Była to mianowicie nisza kanałów, które publikowały swoje filmy, w których ludzie ratują zwierzęta z bardzo niebezpiecznych sytuacji. Przykładowo osoby występujące na takowych filmach wyciągały bezbronnego kotka bądź pieska z opresji, a później pokazywały, jak zająć się takowym zwierzątkiem po naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji. Oczywiście każdy normalny człowiek raczej obejrzałby taki film, i to absolutnie było widać, ponieważ w piku takowe materiały zyskiwały naprawdę milionowe wyświetlenia. A co za tym idzie, o ile materiał był odpowiednio monetyzowany, a jednocześnie przedłużony do tych 8 minut, bądź 10 w tamtym czasie, to także produkowanie takich materiałów przynosiło spore zarobki. I oczywiście nie muszę mówić o tym, że autorzy tych kanałów wcale tym zwierzętom nie pomagali, tylko wręcz narażali na niebezpieczeństwo i powodowali im krzywdę dla własnych korzyści. I to właśnie z tych powodów na YouTubie pojawiać zaczęło się mnóstwo hien żądnych wyświetleń, a co za tym idzie korzyści finansowych, z produkcji kontentu zbudowanego na cudzej krzywdzie. W tym przypadku na krzywdzie zwierząt. I cały problem w tym wszystkim wziął się z tego, że spora większość kanałów, które wówczas powstawały na YouTube i właśnie były skupione wokół pomocy zwierzętom, tak naprawdę do końca im nie pomagała. Otóż w większości tych filmów ich autorzy sami narażali zwierzęta na niebezpieczeństwo. Sami ranili je, bądź wkładali w miejsca, z których te po prostu nie mogły się wydostać. Wkładali małe zwierzątka do worków, a potem wrzucali je do rzeki. Czy robili szereg innych, naprawdę bardzo obrzydliwych rzeczy, tylko po to, aby następnie nagrać plus minus 8-minutowy film, na przestrzeni którego jakiś przypadkowy gościu idzie sobie ulicą i przez zupełny przypadek jest nagrywany przez kogoś innego i nagle napotyka kotka lub pieska, który miauczy bądź szczeka bez, że tak to ujmę, poruszania mordką. Następnie takowa dobroduszna osoba w bardzo wydłużonej na siłę sekwencji ratuje tego zwierzaka, później zabiera go do domu, tam opatruje rany, które sama temu zwierzęciu wyrządziła, później udaje, że się nim opiekuje, daje mu jeść, pić, na końcu zwierzak jest zadowolony i film dobiega końca. I w tym miejscu już pojawia się masa problemów. Kanałów z tego typu modelem biznesowym w tamtym czasie, jak mówiłem, powstawało mnóstwo. Kanały te bardzo szybko się wybijały, nie trzeba było dużo, aby jakiś z filmów na ich kanałach nagle poszedł sporym viralem w internecie. Ich autorzy zyskiwali poklask i przychylność od ludzi, którzy te filmy obejrzeli, a YouTube dawał im monetyzację, przez co ci zaczynali zarabiać. Kosztem krzywdy zwierząt dorabiali się sporych pieniędzy. I w ten właśnie sposób koło się zamykało, ponieważ tego typu filmów powstawało coraz więcej. Tego typu kanałów także było więcej i coraz więcej zwierząt było krzywdzonych w taki sposób. Niektóre z nich nawet więcej niż raz. Otóż na wielu kanałach jakiś zwierzak powracał tak naprawdę co kilka filmów. Niekiedy co kilka miesięcy pojawiały się filmiki z dokładnie tym samym zwierzakiem, który ponownie był wystawiony na naprawdę traumatyczne przeżycia i najpewniej filmy te były nagrywane stosunkowo blisko siebie. Co później działo się z takim zwierzakiem, kiedy już w filmach się nie pojawiał? Nie wiem, ale o tym może trochę później. Materiały te pochodzą głównie z Kambodży, Indonezji, Indii, Tajlandii bądź Wietnamu.
Który niestety będzie najbardziej pechowym miejscem ze wszystkich. Ponieważ właśnie stamtąd pochodzi najwięcej takich materiałów, zwierzę w opresji, ten sam gościu przechodzi przypadkowo tuż obok i pomaga temu zwierzątku. I to wcale nie tak, że pomógł temu samemu zwierzęciu jakiś miesiąc wcześniej. Później zabiera je do domku, opatruje, daje jeść, pić i zwierzątko jest szczęśliwe. I tak powtórz przez co najmniej kilka filmów. I to nie jest tak, że to jest sposób biznesowy na wykorzystanie tylko jednego zwierzęcia. Jest tego więcej. Ten sam gościu zajmował się nie tylko pieskiem, ale także kotkiem i to co najmniej 3 razy. Według dokładnie tego samego scenariusza. I to nie jest model na tylko jeden kanał, a na setki, dziesiątki tego typu kanałów. I oczywiście mam nadzieję, że wiecie do czego tutaj zmierzam. To nie są bohaterzy, którzy codziennie odnajdują jakieś zwierzątko w opresji. Pieska i kotka głównie. To nie jest tak, że to są jacyś okoliczni bohaterowie, którzy codziennie pomagają pieskowi, który został zaatakowany przez węża, bądź kotkowi, który utknął w rurze, albo pieskowi, który topi się w jakimś dole. Nie. To ci youtuberzy są zagrożeniem dla zwierząt i dla własnych korzyści materialnych sami wykorzystują je i narażają na właśnie takie niebezpieczne sytuacje, niekiedy nawet częściej niż raz. W związku z czym prowadzenie takiego kanału z takim kontentem to przede wszystkim łatwa i szybka kasa z takich filmów, ponieważ ludzie widząc filmik w internecie, gdzie jakiś szlachetny pan ratuje bezbronnego pieska z opresji, bardzo chętnie obejrzą. I takich ludzi nie są tysiące czy dziesiątki tysięcy. Są ich dziesiątki, a nawet setki milionów na całym świecie, ponieważ są to kurwa normalni ludzie. Z empatią czy miłością wobec zwierząt. W związku z czym tego typu film w swoim piku może zebrać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów wyświetleń. Często bywają one przedłużone do powyżej 8 minut, aby ich autorzy mogli wepchnąć w nie jak najwięcej reklam. A co więcej, YouTube do pewnego momentu bardzo ochoczo je monetyzował. W związku z czym była to łatwa i szybka kasa, tak jak też wspomniałem wcześniej. Po drugie, jest to content bardzo opłacalny. Pokrótce, jeżeli umieścisz zwierzątko w bardzo złej, wręcz szokującej, przerażającej sytuacji, a później uratujesz je na filmie, to ludzie bardzo cię polubią, przez co twój kanał bardzo szybko urośnie, zdobędzie wielkie wyświetlenia, wielką ilość subskrypcji, a co za tym idzie, także otworzy furtkę do monetyzacji tych treści, o czym zresztą wspomniałem w poprzednim punkcie. I w sumie do tego wszystkiego możemy dodać jeszcze jeden punkt. Otóż jeżeli będziesz tworzyć tego typu content, powiedzmy na sam początek delikatnie nieuczciwie, to YouTube zasadniczo będzie miał to zupełnie w dupie i po prostu przepuści cię, nawet jeżeli dopuścisz się tam najgorszego okrucieństwa, jakiego możesz się dopuścić. I przynajmniej w ten sposób działało to przez pewien czas. Teraz wygląda to trochę inaczej, ale o tym opowiem wam później. Najpierw cofnijmy się do 2020 roku, kiedy tego typu kanałów wychodziła masa, a co niektóre do tej pory nie zostały ani zablokowane, ani usunięte, a ich autorzy do tej pory publikują właśnie tego typu treści, a YouTube zasadniczo nic z tym nie robi. Ale tak jak wspomniałem o ignorancji platformy, później. Te filmy to obrzydliwe ustawki. Co w sumie całkiem łączy się z pewną inną, trochę bardziej błahą sytuacją, którą opisałem wam jakiś czas temu, związaną z naprawdę ustawionymi filmami, typu budowa basenu z zamkiem w lesie przez gościa kijkiem bądź gołymi rękoma. Sam wówczas dałem jasne dowody na to, że to wcale w ten sposób nie powstaje, a do budowania tych rzeczy zatrudnione są całe ekipy budowlane, a później cały materiał zarabia spore pieniądze dla autora bądź osoby, która zleciła budowę takiej rzeczy w lesie, która później zostaje po prostu tam pozostawiona i truje środowisko. Tutaj niestety jest sporo gorzej, ale może przestanę mówić takimi ogólnikami i przejdźmy do dokładnych kanałów i do dokładnych filmów, które znalazły się na YouTubie właśnie z tej niszy. Miejmy to za sobą, te filmy są w 100% ustawione, a ich twórcy to po prostu krzywiciele zwierząt. Zwierzątka często pojawiają się tam z ranami do kości czy z krwią na łapkach. Wszystko tylko po to, aby podsycić dramatyzm w filmie, aby więcej osób to obejrzało i przez to ich twórca zarobił więcej pieniędzy. Jest to obrzydliwe. Obecnie większość kanałów, które niegdyś publikowały takie treści, całe szczęście jest już usunięta. Część jest już nieaktywna i ma zmienioną nazwę, aby nikt ich czasem nie zidentyfikował. Standardowym przykładem takowego kanału jest The Rescue Journey, który to przedstawia ratowanie tych samych zwierząt,
z bardzo podobnych sytuacji w obrębie bardzo podobnego terenu przez tego samego człowieka. To są oczywiste fejki, do którego twórca nawet niekiedy przyznawał się w opisie, de facto samemu przyznając się do spowodowania krzywdy zwierzęciu. Przykłady takowych filmów także można by mnożyć. Mowa tutaj o ludziach, którzy z powodowania krzywdy zwierzętom zrobili sobie pomysł na biznes i zarabianie pieniędzy. To była część, duża część przypadków takich filmów i była naprawdę bardzo ekstremalna, ale wciąż zdaje się, że to nawet nie jest połowa takowych materiałów, które zalewają YouTube. I niestety wszystko to, co usłyszeliście do tego momentu, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I teraz niestety, ale muszę wam przedstawić najbardziej przerażający wątek ze wszystkich, a jednocześnie pokaz najgorszego skurwysyństwa i braku człowieczeństwa ze strony jakiegokolwiek z tych idiotów, ale wolałbym użyć innego słowa, choć nie mogę, strony. Otóż najpewniej pamiętacie te kanały. Otóż ich prowadzący, jeden bądź dwójka, najpewniej dwójka, posiada dużo więcej tego typu kanałów i na większości z nich faktycznie zarabiało pieniądze. Kanał The Rescue Journey dobrze już znacie. Jest to zarazem jeden z gorszych case'ów w tym wszystkim, ponieważ on został zweryfikowany przez YouTube. Dla tych, co nie wiedzą, kiedy twój kanał osiągnie ponad 100 tysięcy subskrypcji, to YouTube weryfikuje go. I najczęściej za weryfikacją stoi człowiek, który pracuje właśnie w YouTube. I sami już wielokrotnie spotkaliście się z tym, że to często nie są zbyt kompetentni ludzie do pomocy twórcom. Widzą czasem też. Aczkolwiek tutaj widzimy po prostu totalny pokaz ich niekompetencji czy braku jakiegokolwiek ogarnięcia względem roboty, jaką wykonują. Jak taki kanał może dostać weryfikację i monetyzację? Jak jako osoba, której pracą jest wejście w to, co dany twórca tworzy, możesz wyrazić zgodę, a wręcz aprobatę dla tworzenia takich treści? W Polsce przez pewien czas może nawet mieliśmy podobną sytuację z patostreamerami, tylko tutaj po pierwsze, sam proceder został dość szybko uciszony, po około roku. Ponieważ za wszystko w porę wzięła się chociażby telewizja, a takowi patostreamerzy często chociażby usuwali swoje streamy, nie zostawiali ich po prostu na prywatnym, a wręcz je usuwali, żeby potem nikt ich czasem za to, co tam się odpieprzało, nie dosięgnął. Tutaj problem jest taki, że na tych filmach odpieprza się wiele złych rzeczy, one są widoczne dla ludzi, są monetyzowane, a jeszcze jakiś czosnek pracujący w YouTubie, widząc go, nie zauważył w nim zupełnie nic złego i jeszcze dał mu weryfikację. Także tak podstawowy problem YouTube'a z takimi treściami dopiero będę musiał wam pokazać w następnej sekcji tego filmu. W każdym razie The Rescue Journey, Happy Dog, The Rescue Journey TV, Animal Safeguard, na pewno, Animal Lighthouse, Little Furry Friends, Pablo Cito 17, Love Rescue Animals i ten kanał należały w rzeczywistości do dwójki osób pochodzących z Wietnamu. Jeżeli teraz staraliście się odszukać te kanały, to te cząstki po wybuchnięciu całej dramy pozmieniały ich nazwy na takie, po których absolutnie ich nie wyszukacie, ale kanały dalej są dostępne, mi udało się do nich dokopać. Część co prawda została usunięta, część zniknęła w odmętach internetu, tego już azjatyckiego, z azjatyckimi literami w ich tytułach. Do części udało mi się dokopać, za chwilę do nich przejdziemy. Aczkolwiek teraz musimy skupić się na czymś jeszcze gorszym. Jak rozumiem, pamiętacie tego gościa. On wcześniej pojawił się w jednym z poprzednich filmów, nawet w materiale, który Wardęga omawiał w swoim filmie o youtuberach bohaterach 3 lata temu. Omówił film właśnie tego gościa, z kotkiem, który utknął w oponie. Sam kotek niestety później przeszedł przez jeszcze większe piekło. Na przestrzeni filmów, w których najpewniej wiecie, co się działo. Otóż właściciele tych kanałów przez pewien czas na kilku filmach ratowali pewnego pieska. To był właśnie ten piesek. Już wcześniej wspomniałem o jednym filmie, gdzie ten się pojawił. To był właśnie ten, gdzie ten piesek utknął główką pomiędzy metalową furtką, bramą, płotem czy cokolwiek, a betonowym chodnikiem, ziemią. No, wiecie, o co mi chodzi. Na przestrzeni kilku filmów piesek ten znajdował się w bardzo słabych sytuacjach, bardzo niebezpiecznych dla niego. Ci kolesie wkładali go w pewne miejsca, z których ten nie mógł się wydostać, czy na przykład zostawiali go w worku w lesie, a później udawali, że go ratują. I to jest mniej więcej taktyka większości osób prowadzących te kanały, aczkolwiek ci goście poszli
jeszcze dalej, przekroczyli najgorszą granicę. I w tym momencie rozpoczyna się zdecydowanie jedna z najgorszych części tego filmu, w której zbadamy jedną z najgorszych spraw z całego tego kontentu. Otóż piesek pojawił się na różnych kanałach, którzy ci prowadzili. Jednym z nich był The Rescue Journey TV, jak wspomniałem wcześniej. I tam pod koniec sierpnia 2020 roku pojawił się materiał o nazwie Pomoc zwierzętom. Biedny szczeniak wbiega na drogę szybkiego ruchu i zostaje uderzony przez auto. Żegnaj. I na właśnie tym filmie tych dwóch zbów wychodzi na ulicę, gdzie ten piesek leży martwy. A następnie przez całą resztę filmu udają smutek i zakopują go gdzieś w ziemi, filmując to wszystko, a później wstawili to do internetu. Oni dosłownie zabili biednego pieska dla wyświetleń. Rozumiecie? Oni zabili pieska dla wyświetleń. Zabili pieska dla wyświetleń. I oczywiście nasz kochany YouTube zezwolił na reklamy pojawiające się pod właśnie tym filmem. I to wszystko jest jeszcze gorsze, patrząc na to, przez co ten piesek przechodził. On przez bardzo długi czas znajdował się w bardzo złych sytuacjach przez tych gości. Oni robili mu naprawdę sporą krzywdę na tych filmach, a potem po prostu go uśmiercili dla wyświetleń. Przez długi czas znęcali się nad psem, a później go zabili i zrobili na tym wyświetlenia, jednocześnie samemu robiąc z siebie przychylnych bohaterów, którym jest przykro nad losem tego pieska. Myślę, że jest jedną z wielu ofiar takich filmów, tylko myślę, że o większości się nie gada. Nie zgadniecie, co się stało później? Następnie ci dwaj goście dalej publikowali dokładnie takie same treści, a piesek szybko poszedł w zapomnienie, ponieważ mieli przecież inne zwierzątka do ratowania. Całą sprawę nagłośnił Nick Crowley w swoim filmie dokładnie 3 lata temu. On przez dość długi czas, aż do faktycznego wzięcia spraw w swoje ręce przez YouTube'a, mocno nagłaśniał ten temat i chwała mu za to. Sam nagrał o tym 3 głośne filmy, a jednocześnie nawet upomniał samego YouTube'a na Twitterze, publikując taki tweet. Kanał na YouTube The Rescue Journey TV i Happy Dog intencjonalnie wykorzystują zwierzęta i udają, że je ratują. W tym momencie wszystkie ich wideo są w pełni zmonetyzowane. Tweetie tym oznaczył Sosna Wojcicki, czyli prezeskę platformy, Team YouTube oraz YouTube. Chcę tutaj też wspomnieć, że na 3 dni przed filmem ze śmiercią pieska, ten jeszcze raz utknął pod płotem. To się wydarzyło dosłownie na przestrzeni 3 dni. Filmy przynajmniej nie zebrały wysokich wyświetleń, ale i tak co to zmienia? Pieskowi życia to nie przywróci. Niestety, mimo tego wszystkiego, YouTube wciąż miał to w dupie i totalnie zignorował cokolwiek na temat tych rzeczy. Kanały dalej były na YouTube, cały czas zarabiały, ich filmy były monetyzowane, te mniejsze kanały oraz te większe. I tak jest, to jest kolejny przejaw totalnej, przerażającej niekompetencji tej platformy. Aczkolwiek skąd możemy być pewni, że ci panowie mogli działać razem? I dlaczego akurat te kanały należą do nich? Oczywiście po pierwsze, kolejno na 4 na łebka pojawia się dokładnie ten sam gościu, który robi dokładnie takie same rzeczy na często dokładnie tych samych zwierzątkach. A po drugie, co równie oczywiste, filmy ze wszystkich ich kanałów były na tyle podobne, że były nagrywane w dokładnie tych samych miejscach wedle tego samego schematu. Stąd też na przykład to nie jeden piesek utknął w tym miejscu, a kilka piesków. Na tym tarasie nie pojawiało się jedno zwierzątko, a kilka różnych zwierzątek na kilku różnych kanałach. Stąd możemy być absolutnie pewni, że odpowiadają oni za przynajmniej 8 tego typu kanałów. I gdyby tak zliczyć w ogóle wszystkie zwierzątka, które pojawiły się na ich filmach, to będzie tego masa. Nie wiem, czy oni posiadali jakąś hodowlę zwierząt właśnie pod takie odcinki, żeby po prostu mieć pewność, że skrzywdzą jakiegoś szczeniaczka na potrzeby filmu, żeby później go ratować. Naprawdę nie mam pojęcia, jest to obrzydliwe i straszne. Równie obrzydliwe jak to, że YouTube absolutnie nie wykazał wtedy jakiejkolwiek reakcji na te filmy. Nick o tym trąbił, widzowie Nika o tym trąbili, Wardęga o tym trąbił, a YouTube dalej był cicho. Oczywiście jednym z wyjść było powiadomienie policji o tym, co odpieprza się na tym kanale i czego dopuszczają się te osoby. Aczkolwiek pojawił się jeden spory problem. Filmy były nagrywane w Wietnamie. Ta dwójka mieszkała w Wietnamie, tam nagrywała filmy i tam krzywdziła zwierzęta. Tego możemy być pewni przykładowo po napisach na znakach drogowych, właśnie w języku wietnamskim. I podstawowym problemem w całym tym case'ie jest fakt, że w Wietnamie nie istnieje coś takiego jak prawa zwierząt. W Wietnamie spożywanie takich zwierząt jak psy czy koty jest legalne. Ba, handel takim mięsem jest legalny i tak naprawdę nikt
absolutnie nikt nie przejąłby się jakąkolwiek skargą na tych gości. Oni dopuścili się czegoś, co w jakimkolwiek kraju pierwszego świata spotkałoby się z bardzo słuszną karą i brakiem jakiejkolwiek akceptacji. Aczkolwiek niestety w takich krajach jak Wietnam ludzie tego typu problemy mają totalnie gdzieś i nie będą się tym przejmować. W związku z czym nawet gdybyśmy chcieli coś zrobić i jakkolwiek doprowadzić ich do odpowiedzialności, to nie możemy tego zrobić, bo w ich kraju to, co zrobili, jest legalne. I to jest totalnie przerażające, ponieważ ludzie w tamtym czasie, widząc te filmy, nie mogli z tym walczyć w taki sposób, w jaki powinno się z tym walczyć. W związku z czym pozostało zgłaszanie tego typu kanałów do YouTube'a, tylko problem leżał w tym, że w tamtym czasie nie było takiej opcji, aby zgłosić film za znęcanie się nad zwierzętami. Taką opcję rzeczywiście wprowadzono dopiero w momencie, kiedy YouTube faktycznie posłuchał się ludzi i wziął się za te kanały. Teraz, jeżeli widzicie, jak ktoś znęca się nad zwierzęciem, musicie kliknąć zgłoś, następnie treści przedstawiające przemoc lub budzące odrazę i zjechać na sam dół do znęcania się nad zwierzętami. Jeżeli widzicie, jak ktokolwiek na YouTube robi takie rzeczy, nie bójcie się tego zgłosić. Wręcz należy to zrobić, żeby taka wylęgarnia patologii po prostu się nie rozwijała. Aczkolwiek jak wyglądało to ze strony YouTube'a w tamtym czasie? Otóż YouTube po prostu na to nie reagował. I to przez naprawdę długi czas. Tak naprawdę jakąkolwiek reakcję zobaczyliśmy dopiero po 26 października 2020 roku, czyli po publikacji trzeciego filmu przez Nika, gdzie na samym początku skarży się na fakt, że YouTube w ogóle zignorował jego prośby. Zresztą nie tylko jego, ale także wielu innych osób w internecie. Aczkolwiek właśnie jego trzeci film okazał się być bardzo ważny, ponieważ już po nim YouTube zaczął coś z tym robić. To właśnie 3 lata temu YouTube wreszcie wziął ten temat w swoje ręce i faktycznie zaczął banować co niektóre kanały, ponieważ pewne z nich do tej pory się zachowały już pod innymi nazwami i z pousuwanymi tymi okropnymi filmami. Jakiś sukces tego długiego nagłaśniania jest, aczkolwiek absolutnie niewystarczający, tym bardziej, że YouTube, o ile mi wiadomo, nigdzie nie odniósł się do sprawy przykładowo tak bardzo, jak odniósł się chociażby do Elsa Gates, tylko tam temat był taki, że przez Elsa Gates YouTube'owi zaczęli uciekać sponsorzy i zresztą bardzo dobrze, więc YouTube trochę obsrał majty i postanowił coś zrobić z tym strasznym problemem. Szkoda, że tutaj nie było takiej sytuacji, bo myślę, że no powinniście coś zrobić, many, nie? To dawno. Zacznijmy od tego, że w momencie publikacji przez niego właśnie trzeciego filmu wiele z kanałów, których bardzo szemraną politykę działalności nagłośnił, pozmieniało swoje nazwy, bądź poustawiało właśnie te kontrowersyjne filmy na prywatne. Stąd na przykład kanał Happy Dog wówczas zmienił nazwę na Puppy Love. Później wychodzi na to, że zmienił nazwę na Home Brand Ninja już po publikacji tego filmu, a teraz widnieje jako kurwa Spider-Man. A jeszcze lepsze jest to, co ci idioci zaczęli wstawiać na ten film później. Przebrali się za Spider-Manów i zaczęli się bawić chłopie w balonach. Całe szczęście zdobywali na tym marne wyświetlenia i wreszcie dali sobie spokój z internetem. Nie no, stary, co za czosnek. Gościu najpierw robił pato content skrzywdzenia zwierząt, a teraz napierdala się balonami ze Spider-Manem. Kurwa. W razie czego to są dokładnie ci dwaj goście, którzy uśmiercili tamtego biednego pieska. Gościom nudziło się do tego stopnia, że nawet zaczęli nawalać się tymi balonami, robiąc jakieś walki MMA, nie? Aczkolwiek z tego wszystkiego zacząłem kopać trochę głębiej w ciekawości, czy nie ominęła mnie pewna nisza tematyczna, w której gościu przebrany za Spidermana pompuje balony, a potem nawala się z drugim gościem przebranym za Spidermana. Pamiętacie Elsa Gates? Pamiętacie, co wokół Elsa Gates działo się swego czasu? Sam nagrałem o tym film i ku mojemu zaskoczeniu całe szczęście chyba takiej niszy nie ma, ale dalej to są te rzeczy typu Elsa Gates. To jest ta strona internetu, w którą stary lepiej się nie zagłębiaj. Dalej The Rescue Journey TV potem zmieniło się na Pets Kittens, a następnie na Protections Animal, a także wszystkie filmy z kanału, no prawie wszystkie zniknęły. Rok temu pojawiły się tam dwa materiały ponownie w starym stylu, ale nie zrobili wyświetleń, więc dali sobie z tymi idioci spokój. Następnie kanał, jakkolwiek to przeczytać, zmienił nazwę na Love Pets, a później konto zostało zamknięte przez YouTube'a z powodu naruszeń zasad dotyczących przemocy. Good YouTube, wreszcie. Wreszcie, tylko macie jeszcze dwa pozostałe do usunięcia, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Kanał Pablocito17 także został usunięty. Love Rescue Animal zamieniło się na
Nie wiem co i chyba wolę nie wiedzieć. Ostatni materiał pojawił się tam miesiąc temu, zabrał 60 wyświetleń. The Rescue Journey zostało usunięte. Animal Lighthouse zamienił się na kanał z shortsami, z highlightami z Valoranta. Kanał Little Fairy Friends także został usunięty, aczkolwiek tym razem ze względu na wielokrotne lub poważne naruszenia zasad YouTube, które dotyczą spamu, nieuczciwych praktyk i treści wprowadzających w błąd lub innych naruszeń warunków korzystania z usługi. No kurwa, mi się trochę nie wydaje, bo oni tam dosłownie krzywdzili zwierzęta, a nie spamowali jakimś gównem. Animal Safeguard natomiast zmienił się na YouTube Crafts, czyli kanał z gówno shortami typu 5-minutowe sztuczki, czytaj nasraj do doniczki, to wyrośnie kwiatek. I pochwal się znajomym. Fajne jest to, że publikacji tego filmu YouTube nareszcie wziął się za to na trochę większą skalę. Co prawda nie pousuwali im wszystkich kanałów, natomiast prowadzenie takowej działalności okazało się być na tyle nieopłacalne, że ci dali sobie z tym spokój. Niestety z tyłu głowy mam cały czas przerażającą myśl, co się musiało stać z całą resztą zwierzątek po tym, jak ich działalność upadła. Patrząc na to, do jak bestialskich czynów dopuszczali się produkując te filmy, z których mieli korzyści finansowe, nie chcę wiedzieć, co mogło stać się po tym, jak posiadanie zwierząt przestało być dla nich opłacalne. No i w tym momencie pojawia się kolejny z tych trochę gorszych tematów. Jak widzicie, po tym filmie, czy też po kilku innych, ludzie dla wyświetleń są w stanie zrobić wszystko. Mogą na przykład szkodzić samym sobie, pochłaniając gigantyczne ilości jedzenia na filmach, a potem tyjąc do bardzo niebezpiecznego stanu. Mogą wykorzystywać swoje dzieci i znęcać się nad nimi, aby te pokazały jak najbardziej histeryczną reakcję na filmie. Oczywiście dla wyświetleń, czy w końcu mogą albo oszukiwać ludzi, albo krzywdzić zwierzęta w bardzo bestialski sposób. Jestem zdania, że drugi i czwarty przypadek to są już totalne przekroczenia granicy i aż strach pomyśleć, co jest dalej i co przyjdzie za jakiś czas. Miejmy nadzieję, że nic nie przyjdzie, ale wiemy, że internet to nie jest takie kolorowe miejsce i może być różnie w tej kwestii. Miejmy jednak nadzieję, że następnym razem, miejmy nadzieję, że go nie będzie, YouTube weźmie sprawę w swoje ręce dużo szybciej i prędzej podejmie konieczne działanie w tych kwestiach. Aczkolwiek niestety to wciąż nie jest koniec wylewu takowych filmów na platformie. Co prawda temat raniania kotków lub piesków dla wyświetleń przez ludzi możemy już raczej zamknąć, to absolutnie nie możemy zamknąć drugiej, tak samo złej, jak nie nawet gorszej niszy, w której ludzie filmują mocno nierówne walki zwierząt ze sobą na zasadzie mały, świeżo narodzony szczeniak kontra wielki wąż. Oczywiście bardzo dobrze wiemy, jak takowe filmy się kończą. Generalnie niestety jest tego naprawdę mega sporo i teraz wejdziemy jeszcze w tą króliczą norę. Tak czy tak, zacznijmy od początku. Swego czasu mieliśmy do czynienia z kilkoma kanałami, gdzie gościu w bardzo nieodpowiedni sposób obchodzi się z żółwiami. Otóż swego czasu, na trochę jednak mniejszą skalę, YouTube był mocno zawalony filmami z tej niszy typu satysfakcjonujące wideo, które jest strasznie słabo, gdzie gościu za pomocą noża, nożyczek czy jakiegokolwiek innego ostrego przedmiotu zrywa ze skorupy żółwia rzeczy, które podobno temu żółwikowi przeszkadzają. Problem w tym, że skorupa żółwia jest zbudowana w ten sposób, że nic nie jest w stanie się tam przykleić w taki sposób, przynajmniej wedle tego, do czego doszedłem, a autor tych filmów sam przyklejał żółwikowi za pomocą kleju jakieś rzeczy do jego skorupy. I oczywiście to już samo w sobie jest niemoralne. Po drugie, następnie gościu nagrywał pod pretekstem pomocy żółwikowi, jak odrywa mu rzeczy od skorupy, co oczywiście dla żółwików jest ekstremalnie bolesne, a później wstawiał to do internetu, na czym zdobywał spore pieniądze, bo YouTube także to monetyzował, a ludzie chcieli to oglądać, bo przecież gościu pomaga żółwikowi. Co więcej, pewien gościu za granicą sam trochę zbadał ten temat i wychodzi na to, że za większość tych filmów odpowiada jedna i ta sama osoba, działająca na kilku kanałach, produkująca dokładnie takie same filmy z bardzo dużą ilością żółwików, które dosłownie torturował. A to, co jest równie złe, bądź jeszcze gorsze, to fakt, że w tych filmach wykorzystane są w kółko te same żółwiki. Wszystko pochodzi z researchu z tego filmu, tam was odsyłam w razie czego. Mało tego, na YouTube dostępne są tak obrzydliwe kanały, gdzie ich autorzy nagrywają, jak dają myszkę do zjedzenia jakiejś kurwa żabie, a później filmują. I to bardzo często, jak małe zwierzątka są zjadane przez większe gady, często w bardzo krwawy i brzydki sposób. Ja rozumiem te łańcuchy pokarmowe i tak dalej, ale jak okropnym człowiekiem trzeba być, żeby nagrywać to i później wstawiać do internetu
A co więcej, dlaczego YouTube tego nie banuje? I w sumie nie wiem, co jest gorsze, to, że YouTube tego jeszcze nie zbanował, czy to, że dał temu czemuś monetyzację, a ten kanał ma 1500 filmów. Także tak, takim gadaniem nic w tym wszystkim nie zmienimy. Trzeba zgłaszać te filmy, żeby YouTube wreszcie coś z tym zaczął realnie robić, ale i tak wiemy, że ta platforma jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o ten aspekt jej działalności. Ogólnie sprawa kanałów, gdzie twórca pokazuje walkę bezbronnego, najczęściej malutkiego zwierzaczka z wielkim wężem bądź innym gadem, to też jest spora plaga takich kanałów, ponieważ jest tego dosłownie masa i YouTube ponownie nic z tym nie robi, ale też może bierze się to z tego, że nikt za bardzo tego nie nagłaśnia. Oczywiście było parę przypadków, aczkolwiek nie wywołały one aż takiej histerii, jak temat kanałów, które wykorzystywały chociażby pieski dla wyświetleń i spowodowały chociażby śmierć tego pieska. Tak czy tak, prowadzenie takiego kanału jest po prostu chore i to jest aż straszne, że człowiek jest w stanie dla wyświetleń robić takie rzeczy. Krócej mówiąc, najgorsze chore gówno, jakie może być, totalnie nie kumam ludzi, którzy tworzą coś takiego. To jest okropne. Tym bardziej, że to nie zyskuje jakichś wysokich wyświetleń, przynajmniej w większości, więc nie wiadomo, jakiego hajsu z tego nie zarabiają, ale i tak postanawiają tworzyć takie treści. Po co? Nie wiem. YouTube, weźcie ich, zbanujcie, proszę. Może tak byście coś zrobili? Obrzydliwe w kontekście tego wszystkiego pozostaje nie tylko zachowanie tych ludzi, ale także polityka działalności platformy YouTube. Jestem zdania, że kilkukrotnie przeglądając internet mogliście natrafić na filmy pewnych youtuberów, którzy narzekają na to, jak platforma YouTube kopie ich w dupsko. Sam też swego czasu tego doświadczyłem, ale będąc młodszym uznawałem, że lepiej nie gryźć ręki, która się karmi, ale myślę, że to nie jest dobre podejście, chociaż moje gadanie nic tutaj nie zmieni. YouTube bardzo chętnie utnie ci zasięgi, da ci demonetyzację za to, jak na twoim filmie pojawi się krwawa scena z gry, jak użyjesz niewłaściwego słowa, czy chociażby spróbujesz nagłośnić jakiś bardzo szkodliwy temat, aby ktoś się nim zajął, po prostu go potępisz, to i tak YouTube da ci albo demonetyzację, chociaż i tak według mnie już kij w te zarobki, ale demonetyzacja dosłownie uwala ci cały zasięg na filmie, więc w sumie twoje słowo pójdzie w błoto. W każdym razie zmierzam do tego, że za zrobienie czegoś błahego, bo powiedzenie kurwa na filmie, albo użycie jakiegokolwiek innego słowa, pokazanie jakiejś błahej rzeczy, YouTube cię uwali, udupi i w ogóle stracisz jakikolwiek zasięg. Aczkolwiek w tym samym momencie będzie wspierać, aprobować, monetyzować kogoś, kto wykorzystuje zwierzęta dla własnych korzyści, kogoś, kto krzywdzi, morduje zwierzęta na filmach po to, żeby zdobyć na tym pieniądze bądź zasięgi. Taka osoba będzie wspierana, monetyzowana, a jak zwrócisz YouTube'owi na to uwagę, to YouTube będzie miał to w dupie i zajmie się tym rok po tym, jak bardzo wiele zwierzątek przez taki content będzie cierpieć. To jest dramat. Dodatkowo zajmie się tym od niechcenia, ponieważ to nie wszystkie kanały, które zajmowały się takimi rzeczami, zostaną usunięte, a ty dalej będziesz zastanawiać się, dlaczego twoje zasięgi idą w dół, mimo faktu, że nagrywasz stary Shreka w backroomsach. Chociaż udajesz infantylnego przed kamerą, to nikomu nie szkodzisz, a ktoś, kto robi prawdziwą krzywdę zwierzątkom, będzie mieć zasięgi, aprobatę ludzi i ogromne pieniądze. Naprawdę to jest ogromny problem YouTube'a i naprawdę nie mam pojęcia, jak oni mogą dalej się tak zachowywać. Z Elsa Gate mieli bardzo podobną wtopę, a zakończyło się na tym, że wprowadzili ustawę COPPA, którą i tak większość kanałów dla dzieci ma totalnie gdzieś i dalej sobie zarabiają na dzieciach, a w teorii jest to nielegalne na YouTube. Cała ta sytuacja ponadto pokazuje, jak bardzo ludzie są chętni oglądać właśnie taką patologię. Oczywiście na większości tych kanałów nie do końca to widać, że dzieje się tam coś złego. Dopiero kiedy wejdziesz w głębiej i zaczniesz kopać, to zauważysz, do jak mrocznych rzeczy tam dochodzi. Aczkolwiek na YouTube jest cała masa takich idiotów, którzy na patologii będą zarabiać pieniądze. Jak tak dalej pójdzie, wylęgarnie takich patologii będzie więcej. Już i tak myślę, że granica została dawno przekroczona, a ludzie chcą cały czas więcej i więcej i tak koło się zamyka. Ludzie zobaczą odrobinę patologii, będą chcieli więcej patologii, po czym powstanie więcej patologii. Ciekaw jestem, do czego to wszystko zmierza, a jeszcze bardziej ciekaw jestem, kiedy to się skończy. Napiszcie w komentarzu swoją opinię. My słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. To był ciężki film, bardzo. Ale miłego dzionka wam życzę.